Pytanie, dlaczego trenuję Aikido, jest pod pytaniem pod tytułem, jak wymyśliłem siebie od nowa. Dlaczego trafiłem na matę? Jakby, jaki pomysł chciałem sobie sprzedać? Dlaczego ja tam przyszedłem? Co wymyśliłem innego, albo co chcę zrobić innego w swoim życiu, żeby przeprogramować swoje, żeby coś zmienić? Stoimy w miejscu i decydujemy się na ruch. Ten reinvent, czyli ponowne odwymyślenie się, ponowne wymyślenie się jest rzeczą, która jest, mam wrażenie, elementem niezwykłym, bo można. Ja pamiętam, mogę to powiedzieć tylko i wyłącznie o sobie, tak? No bo tutaj mogę tylko dawać świadectwo, że kiedy jakby zbliżaliśmy się z Aikido, zbliżaliśmy się i spotkaliśmy się pewnego dnia, to wchodząc na matę i czując to wszystko, co tam się stało i co się tam dzieje, i czując zapach sali, pomyślałem sobie, to już wiem, że już nic nie będzie tak, jak było kiedyś. To był mój pomysł na ten reinvent, tak? Na to jakby wymyślenie się od nowa. Pomyślałem, teraz będę trenował Aikido, po prostu. I teraz oddam temu Aikido ogromną ilość zapału, oddam mu ogromną ilość energii, skupienia, koncentracji, czasu. Słuchajcie, każdy z nas, który ćwiczy cokolwiek, ma momenty, w których mu się nie chce iść na trening. Bo trening jest rano, bo trening jest wieczorem, bo jest plucha, bo jest coś tam, bo już poleżałem na kanapie, już mi się nie chce. Jeżeli decydujemy się na coś, wchodzę w to. I te nawyki, które nas, nie chcę mówić toczą, ale czasami to tak właśnie wygląda, i te nawyki niejednokrotnie, nawyki myślowe, a nawyki ruchowe też, wszystko można pozmieniać. Uwierzcie, wszystko można pozmieniać. I sam po sobie widzę, jak bardzo dużo można zmienić. Tak? Patrząc na siebie sprzed 10 lat i patrząc na siebie teraz, to są dwie różne rzeczywistości. To nie tylko spowodowane tym, jakby co działo się w ogóle w moim życiu, ale tym, co działo się we mnie, jakby i czym kim jestem teraz. Nie? Zarówno ruchowo, jak i myślowo. Nawyki myślowe są największym wrogiem człowieka i jego największym przyjacielem. Poza ciałem oczywiście. Wszystko, o czym możemy dyskutować na temat Aikido, może się rozbijać o nasze przemyślenia, o nasz tok myślowy. Ale jeżeli dopuścimy do siebie myśl, że coś może wyglądać inaczej, niż nam się wydaje, to jest już szansa na coś do przodu. To jest już szansa na coś, że jednak pójdziemy o krok dalej, że jednak przyswoję sobie ten ruch, który wygląda tak, 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 tak. I on dlatego właśnie tak wygląda, że ma temu i temu służyć. Jest pewien ciąg logiczny w tym wszystkim. I tak jak, słuchajcie, tak jak w przyrodzie jest ciąg logiczny, tak w przyrodzie są pewne cykle, tak samo w Aikido jest pewien ciąg logiczny i pewne cykle. I tymi cyklami jest pokonywanie swoich nawyków. To są najbardziej jakby efektogenne cykle, które się tam dzieją.